Tak, na Międzyzdroje, powiedzmy formę szykowałem gdzieś od czerwca, czerwiec, lipiec. Nie miałem zbyt wysokiej wagi, miałem 118 kg. Udało się wygrać z dużo cięższymi zawodnikami. Konkurencje, nie ukrywam, też mi pasowały, bo to są moje konkurencje. Walizki na odległość, jog. No mówię, mniejsza waga, chyba byłem jednym z najlżejszych zawodników wtedy. No dzisiaj, jak widzicie, ta waga jest 140 kg prawie, czyli jest dużo, dużo cięższej. 30 kg prawie cięższy jestem. Myślę, że to w Arnoldzie zaowocuje sukcesem. Treningi zaczynam od poniedziałku. Zaczynam trening na sprzęcie Strongmana. Poniedziałek robię belkę i walizki. Dużo cięższe walizki robię, po 170 kg. Belkę staram się robić nie na strzała, ale dużo, dużo cięższym ciężarem, na przykład 150 kg, 4 powtórzenia. No, nie stosuję się z tego względu, że nie chcę złapać kontuzji jeszcze. Mówię, zerwać się, to się zerwać na zawodach, nie na treningu. Co będzie? Zobaczymy, czy to zaowocuje. Staram się trenować tak, że w poniedziałek zaczynam sprzęt, nic już więcej nie robię, nie trenuję na siłowni. Wtorek robię siłownia, martwe ciągi, same martwe ciągi, nic więcej. W środę robię znowu sprzęt na strongmanie, będą kule, joka, hantel. Czwartek robię siłownię, ciężkie przysiady. No i piątek robię barki. Barki mam właśnie mieszane z wypychaniem, sztangi na głowę, no i hantle. No i to jest cały cykl przygotowań. No, staram się nie ćwiczyć dwa razy dziennie. No wiadomo, na początku, jak zacząłem przygotowania, to ten okres pomiędzy zdrojach miałem takie roztrenowanie jakby. Zacząłem przygotowania, to tam jakieś bóle mnie dokuczały na początku, ale z miarę rozkręcania się treningami i tak dalej, no to te bóle przestawały. No i dzisiaj jest dobrze. Miałem też tam operację na kolano, ale myślę, że to już z daleka przeszło i teraz już będzie być dobrze. Myślę, że każdy będzie zdawał z siebie 110%, no bo to jednak są zawody, które są premiowane tym, że jak się je wygra, to na następny rok startuje się z zawodowcami. Co mogę powiedzieć? Myślę, że joka to nie mam czym się obawiać, bo joka mam w miarę dobrego. Chodzę z ponad 400 kg. Dobre czasy mam. Walizki, no to myślę, że też będzie ok. No uchwyt, wiadomo, mam jeden z lepszych w Polsce ogólnie. Myślę, że tu problemu nie będzie. Wydaje mi się, że problemem może mi trochę hantel sprawić problemu. No i kula. Kuli, już powiem szczerze, że 190 jeszcze nie zaliczałem. 160 tam na 6-7 powtórzeń. No, ale co będzie, to zobaczymy. Nie ma co się nastawiać psychicznie, że się przegra od razu. Nie? Trzeba jechać z nastawieniem takim, że się wygra. My jedziemy jako drużyna tam, czyli jedna tam jakaś całość zwarta. My musimy się nawzajem wspierać, dopingować i tak dalej. Tam nikt nas na pewno dopingował nie będzie, jak nie będziemy sami się nakręcać, nie? Nie możemy się poddać tak, że wyjdzie jakiś chłop tam 200 kg powiedzmy, czy tam 180 i on będzie się dał, tam nie wiadomo co, nie? Myślę, że Mateusz będzie mocny, no. Jeżeli go stres nie zje, jeżeli powiedzmy prześpi dobrze noc przed samymi zawodami, no to stać go podejrzewam nie tylko na pierwszą dziesiątkę, ale też że na pierwszą trójkę, nie? No bo powiedzmy sobie szczerze, że konkurencja, kula na przykład, to są jego mocne strony, ze względu tego, że nie jest wysoki zawodnik. Ma dużo łatwiej. Myślę, że Mariusz będzie miał piekielnie mocne barki. No i tutaj wydaje mi się, że zaskoczy wszystkich. Co do siebie, no to nie mam pojęcia, jak to pójdzie wszystko. Trenuję wszystkie konkurencje ostro, ale co będzie, to mówię, zweryfikują zawody. Nie ma co się zrywać na treningach. Myślę, że w tym roku nie zawiedziemy kibiców. Wszyscy wejdziemy do pierwszej dziesiątki. No i co sobie mogę powiedzieć? Trzymajcie za nas kciuki, zobaczycie co będzie. Na pewno będziemy tam gryźć glebę do ostatniej kropli krwi. No i się nie poddamy.